Dzień dobry, nazywam się Robert Fryczkowski i jestem trenerem. I dzisiaj postanowiłem podzielić się z Państwem pewną historią, którą kiedyś opowiedziałem znajomym, potem innym znajomym, a teraz postanowiłem się z Państwem podzielić, jako że jest niedziela, jest za 13:15 i niedziela to jest taki dzień święty, a ta historia jest też związana trochę ze sprawami wiary. Wiem, że Państwo tego nie lubicie, więc macie teraz szansę się wyłączyć, włączyć sobie coś innego, pooglądajcie, co tam chcecie, albo w ogóle co tam kto chce. Niemniej jednak materiał jest chyba dość wartościowy i może się Państwu przydać na przyszłość i po prostu skłonić do pewnej refleksji Państwu i mnie również. Mianowicie, kiedy byłem małym dzieckiem, to byłem bardzo takim dziwakiem małym. Byłem taki jak Dexter Laboratory, tylko nie miałem takiej czapeczki ze śmigiełkiem. Ale byłem takim małym, małym wynalazcą i dziwakiem. I na przykład mam mnóstwo nagrań, kiedy miałem 3 latka, babcia uczyła mnie różnych wierszyków, bo twierdziła, że uczenie wierszy dziecka ćwiczy jego pamięć po prostu, że ta pamięć chwilowa się bardzo dobrze kondycjonuje. I mam taśmy nagrane na magnetofonie szpulowym ZK-140, takich moich różnych powiedzeń, wierszyków, z których wszyscy wybuchają śmiechem, Boże, jaki to zdolny dzieciak. I na przykład mam takie wierszyki, bo se pleniłem. Coś tam w lesie stuknęło. Zawsze miałem parcie na mikrofon i tak blisko mówiłem, tak. Coś tam w lesie huknęło, a to komal z dębu spadł, złamał sobie w kręgu gnat. Oczywiście absurd, ponieważ komary nie są kręgowcami. To jest, powinno się znaleźć tego, kto wymyślił tę bajeczkę i go po prostu przykładnie ukarać po prostu. Znaleźć i ukarać. Karanie jest fajną metodą. Karanie. Karanie. No i właśnie takie wierszyki mówiłem, ale też miałem coś takiego, że chodziłem tak gdzieś do 3., 4. roku życia i mówiłem tak. Przyszedłem tutaj na ziemię, żeby odpocząć. Jestem bardzo zmęczony. Nie wiem, o co mi wtedy chodziło, że przyszedłem tutaj na ziemię, żeby odpocząć, bo jestem bardzo zmęczony. Ale byłem trochę takim dziwakiem. I odkąd pamiętam, zawsze zgadzałem się z tym, co mówiła moja babcia. Moja babcia to taka fajna też ekscentryczka, która, jak Państwu kiedyś opowiadałem, w Lubsku usłyszała od naszej sąsiadki, pani Muszyńskiej, że jakaś tam kobieta jest biedna i ma problemy finansowe, to poszła ze mną i zawinęła 500 zł, to było takie z takim rybakiem, taki brązowy pieniądz, w kamień, owinęła gumką, recepturką i wrzuciła przez okno. I pani Muszyńska, która mieszkała obok z przyjacielem i synami, tam był Zygmunt, Staszek, Luśka, przybiegła dosłownie za jakieś 2 godziny i mówi: pani doktorowo, Kwiatkowska, to wymyślam nazwisko, Kwiatkowska modliła się do Paninki Najświętszej i dostała pieniądze. A babcia mówi: ta, dostała pieniądze, pani mówi. Pani to w nic nie wierzy, pani nawet obrazka świętego w domu nie ma. I poszła. A babcia powiedziała mi: jak chcesz coś zrobić porządnie, to musisz zrobić to sam. I potem powiedziała mi drugą rzecz. Mianowicie powiedziała: na tamten świat zabierzesz tylko to, co dałeś tu innym. Pamiętaj. I jakoś to się do mnie przykleiło. No i w miarę rozwoju, jakby to powiedzieć, swojej drogi duchowej, w miarę chodzenia do kościoła, na msze, czytania różnych książek, czytania różnych, jakby to powiedzieć, świadectw ojców kościoła, studiowania filozofii na kulu i tak dalej, różnych mistyków, jakby dojrzałem do pewnej koncepcji, która towarzyszy mi od lat. Mianowicie mam jakoś takie absolutne przekonanie, które z Państwem dzisiaj chcę podzielić się, właśnie, że idziemy, że zawsze jak jest w dzieciństwie graliśmy, było niebo, piekło. Pamiętacie, tak się malowało na czerwono, niebiesko, niebo, piekło. Niebo, piekło, niebo, piekło i się wybierało i szło się do nieba i piekła, ale też był po prostu czyściec jako taki przedsionek nieba dla ludzi, którzy nie są święci, ale też nie są źli i muszą te pewne rzeczy odpracować. Mistycy kościoła mówią, że piekło to jest po prostu głód widzenia się z Bogiem. Że to nie są jakieś tam kotły czy inne rzeczy, tylko po prostu jesteśmy tak zrozpaczeni, że dobrowolnie jakby zrezygnowaliśmy z widzenia się z Bogiem, że potem widzimy, że w zasadzie nijak nie jest szczęśliwe serce człowieka, dopóki nie pozna Boga. Ani to serce właśnie łuka po prostu za tym, żeby po prostu z Nim się jakby spotkać, a nie ma takiej możliwości. I to jest piekło. Czyściec to jest sytuacja, w której już wiemy, że
doszliśmy do nieba, że za jakiś czas będziemy musieli pewne rzeczy, że za jakiś czas zobaczymy się z Panem Bogiem, ale generalnie musimy pewne rzeczy przepracować. A niebo, no to jest takie, jak jesteśmy święci, to pewnie od razu wchodzimy do Królestwa Niebieskiego. No tak przynajmniej wierzą chrześcijanie, katolicy. I teraz towarzyszy mi od bardzo długiego czasu, praktycznie od zawsze, przeświadczenie, że nawet jak ksiądz rozgrzesza nas przed śmiercią i odpuszcza nam nasze winy, to nie jest to do końca tak wszystko, że odpuszcza i wszystko jest na czysto i jest zresetowane. Odpuszcza winy to znaczy tak, że my jeszcze tego wieczora zobaczymy się, jeżeli umrzemy, prawda, jeżeli nam odpuszcza, jeszcze po śmierci, jeżeli umrzemy w stanie łaski, zobaczymy się z Bogiem. Zobaczymy się z Bogiem. Ale mam też takie przekonanie, że nim dostaniemy się do nieba, to wszystko, co ukradliśmy, co zagarnęliśmy, co wzięliśmy w sposób taki nieuprawniony, co zagarnęliśmy w tym życiu, co odebraliśmy innym, na przykład spokój, czas, trzeba będzie zwrócić. Że rozgrzeszenie daje nam tylko szansę na to, żebyśmy mogli to zwrócić, żebyśmy mieli szansę w czyśćcu się naprawić. Dlatego mistycy Kościoła często mówią, że jeden dzień w czyśćcu to jest po prostu więcej różnych niedogodności niż przez całe życie na ziemi. I dusze czyśćcowe bardzo często proszą o różną modlitwę, ponieważ to jest dla nich, jakby to powiedzieć, wyzwalające. I tak, dlaczego to mówię Państwu? Bo widzimy świat, który nas otacza, tak? Widzimy ludzi, którzy kradną jakieś rzeczy, robią źle. Nie wiem, jak tak można, w tym sensie nie jak tak można, że mój Boże, jak tak można. Nie no, nie wiem, jak tak można, można być kurwą, złodziejem i tak dalej. To jest oczywiste, politykiem. Natomiast chodzi o to, że jak tak można być tak krótkowzrocznym, że żyje się krótko. To życie jest krótkie. Z perspektywy czasu widać, że może w każdej chwili się przerwać, prawda? I jeden mały tyci, zakrzep krwi gdzieś w mózgu, gdzieś krąży, jakaś skrzeplinka i finito. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo czy teraz, czy za chwilę, czy za godzinę, czy jutro, prawda? Nie wiadomo. Jakaś piękna dziewczyna, kulomiotka idzie tu, tego, jakaś skrzeplinka, nie ma. I ci ludzie po prostu zajmują się po pierwsze rzeczami, które naprawdę są rozpraszające, a po drugie jakby nie są świadomi, nie wiem, nie myślą, że wszystko, co ukradli, trzeba będzie oddać. Ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że nawet jak ktoś umiera i dostaje rozgrzeszenie, na przykład, no nie wiem, jest jakaś oczyszczalnia ścieków. Oczywiście nie w Polsce, w Polsce takie rzeczy się nie zdarzają. W Kolumbii, powiedzmy, czy w Ekwadorze. I ktoś nakradł tam 4 miliony przy tej oczyszczalni ścieków, prawda? No ale przyjął sakramenty, idzie do nieba, umarł i patrzy, schody, światło, wita go jakiś anioł, bezszelestnie, widzi, jest szczęściem, anioł mówi, witamy cię, na przykład Grzegorzu, witamy cię Grzegorzu, jesteś w niebie. No, fajnie. Jak w tej reklamie Nescafe, zdaje się, Nescafe albo Neste, albo coś takiego, jest taka reklama świetna, kiedy aktorzy przychodzą do nieba i tak dalej. Witamy cię, prawda? No tak, no tak, tak, tak. Tylko widzisz, jesteś tam winny, znaczy przy okazji tej elektrowni, tam oczyszczalni ścieków, to skroiłeś 4 miliony. Musisz nam to oddać. A my mówimy, ale skąd? I budzimy się jako ochroniarz na tej właśnie elektrowni, czy na tej oczyszczalni ścieków, którą okradliśmy na 4 miliony. I anioł mówi nam, to jest twoje miejsce pracy. Będziesz pracował tutaj tak długo, aż nam te 4 miliony oddasz. On mówi, Boże, to będą wieki, ale w tej budce mam tu być nieogrzewanej. A wtedy notatka 88-128.
Kiedy architekt zaproponował wybudowanie ogrzewanego domku z aneksem kuchennym, co nie podrożyłoby bardzo kosztów, powiedziałeś, cytuję, i chuj z nimi, jak im będzie zimno, niech się ruszają. Tak. A na jego uwagę architekta, że nie ma tutaj toalety, powiedziałeś, niech zapierdalają do biura. To się trochę rozgrzeją, przynajmniej nie będzie im nudno. No i pogodzeni z losem, zaczynamy po prostu pracować, zmiatać teren, otwierać szlabany, płacić za mieszkanie, płacić za leki i odkładamy z 1845 zł 4 miliony. I kiedy już prawie minęły eony, a my skrapliwie odkładamy w taką torbę pod łóżkiem 4 miliony i prawie już je mamy. I za chwilę je oddamy, nagle otwieramy, a tam brakuje 51% tych pieniędzy. Zaczynamy się miotać, zaczynamy krzyczeć, mówimy, aniele, dlaczego, zobacz, ktoś mi okradł. Sfruwają skrzydła. O, tak, powiadasz, okradł. Dodatka numer 89172, 2013 rok, październik, byłeś doradcą ministra Kaskowskiego od finansów. Kiedy zapytał cię, co robimy z OFE i 51% z OFE, co robimy, powiedziałeś, cytuję, i chuj z hołotą, to i tak nie są ich pieniądze, jebać ich. Także, ale spokojnie, no, po prostu. I wiemy, że znowu musimy zbierać różne rzeczy i znowu odkładać. Ale pewnego dnia przyjeżdża na przykład furgonetka i zaczyna przywozić nam ciepłe obiady, ponieważ kiedyś tchnięci czymś zapłaciliśmy za ochroniarzom za obiady, żeby mieli ciepłe obiady. Ale kiedy chcieli dostać od nas ciepłe obuwie zimowe BH Polskie, powiedzieliśmy, niech se przyniosą z domu. Dlatego mamy buty, jakie mamy. I właśnie o to chodzi, że mam takie wrażenie, że każdą dobrą rzecz weźmiemy tam, ale każdą słabą, każde złodziejstwo, każde ukradzione pieniądze, każdy transport zboża, który ukradliśmy, każde pieniądze trzeba będzie pozbierać ziarnko po ziarnku, a to będzie trwało tysiące lat. Ale i tak to jest lepsza perspektywa niż perspektywa wiecznego potępienia. I właśnie dlatego przeraża mnie, bo wszystko jest przecież zapisane w tej księdze. Co powiedzieliśmy, co pomyśleliśmy, każda kartka papieru, którą ukradliśmy z firmy, każda puszka lakieru, każda godzina, którą przepierdoliliśmy na Allegro, zamiast rzetelnie pracować. Wszystko jest zapisane. Że też ci ludzie, którzy kradną te rzeczy, nie mają świadomości, że wszystko trzeba będzie oddać. I że weźmiemy tam wszystko to, co tu zabraliśmy w postaci pewnego długu do spłacenia, ale i to, co daliśmy w postaci pewnego kapitału. To są sprawy trudne, ale jakoś jestem przekonany, że wszystko, każdą kartkę papieru, każdą godzinę, każdą rzecz nienależną trzeba będzie oddać. I dlatego mnie przeraża los takich przekrętasów, którzy są jakby zupełnie tego nieświadomi. Skazują się naprawdę na wieczną taką długą drogę dla jakiejś migawki, dla Mercedesa z firaneczkami. Oczywiście wiem, że ludzie są słabi. Wszyscy jesteśmy słabi i czasami mamy słabości. Niemniej jednak jest różnica między chwilą słabości a zupełną bezrefleksyjnością. Bez takim postępowaniem na ślepo, typu jakoś to będzie, bo przecież wszystko, co wzięliśmy, według mnie, każde ziarko, każdy grosik, każdą przemyconą paczkę papierosów, każde, wszystko, trzeba będzie po prostu mozolnie oddać. Ale pociechem w tym wszystkim jest to, że wszystko, co daliśmy, co wsparliśmy, co było dobre, piękne, szlachetne, będzie też pewnego rodzaju kapitałem. I tego kapitału jak najwięcej serdecznie Państwu życzę. Bo czy wierzycie, czy nie, to zawsze dobrze ten kapitał będzie mieć, na wszelki wypadek. I po prostu chyba lepiej się i spokojnie umiera jako człowiek przyzwoity, tak jak to powiedział mój dziadek, który
umierał i przed śmiercią zaczął się śmiać do swojego syna, a syn pyta, mówiłem Państwu już tę historię, czemu się śmiejesz? A on powiedział, bo nic nikomu nie jestem winien. To musi być piękna śmierć, kiedy jesteś świadomym, że nic nikomu się nie jestem winien. I kiedy opowiadałem to mamie, to mama powiedziała, tak, Franciszek taki był. Franciszek jesienią przywiózł do domu gęsi, które były na polu i groziło im, że wmarzną gdzieś tam w jakiś stawik. Przez całą zimę je karmił, a na wiosnę odwiózł je z powrotem i odstawił w tym miejscu, w którym je znalazł. Ktoś powie, frajer. Ale mi się wydaje, że fajnie jest uśmiechnąć się i powiedzieć, nic nikomu nie jestem winien. Bo 10 wagonów zboża, zebrać ziarko po ziarku, to bardzo mozolna praca. I nie chciałbym tego robić. Dlatego nie wchodzę w takie projekty. Jakichś lewych transportów. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Państwa serdecznie.